Siema robaczki, dawno nie było mnie tutaj. Słuchajcie, mam coś niby normalnego, takiego zwykłego, co się widzi tysiące na ulicach, a z drugiej strony coś innego wam pokażę. Chodź ta. Przejdziemy tu przez fuaje. Co my tu mamy? Popatrzcie sobie. Golf piąteczka. To jest mój samochód na tak zwany abonament. Jakby ktoś nie wiedział, już tłumaczę, co to jest abonament. Mam stałych klientów, którzy przychodzą do mnie i mają te samochody u mnie na tak zwany abonament. Naprawy na abonament. O, to są ich samochody, nie to, że jakiś daje im w raty, kredyty czy coś takiego. Nie, tylko namawiam klientów, aby oszczędzali sobie pieniążki, nieduże. Parę złotych, jak to się mówi, parę euro miesięcznie do świnki skarbonki i raz na kilka miesięcy do mnie przyszli, żebym ja te pieniążki wziął i spożytkował na ich samochód. W tym przypadku będzie robiona konserwacja w tym samochodzie. Po prostu. Uzbierały się pieniążki, wszystkie naprawy są już zrobione i będzie robiona konserwacja samochodu. Kobieta nie odczuła, ona mówi, o czekajcie, pociąga jedzie. Ona odkłada sobie 50 euro miesięcznie na samochód i co miesiąc, co kilka miesięcy do mnie przyjeżdża, jak się uzbiera, i ma tutaj tyle i tyle Sylwester i proszę zobaczyć samochód. Co trzeba zrobić, to trzeba zrobić. Oczywiście to są tylko klienci z zaufaniem. Nie do każdego mechanika można tak samochód oddać, bo postawi, niech se postoi 3 dni, odda, o zrobiłem to i to. Nie. Tak, to trzeba mieć zaufanie. Także będziemy robili konserwację w tym samochodzie. Powiecie, warto w Golfie 5 konserwację robić? Warto. A ja już wam pokażę, dlaczego warto. Słuchajcie, jest to samochód, rok produkcji 2006, ale pierwsza rejestracja 2007. Jak wiecie, w Niemczech się liczy pierwsza rejestracja. I słuchajcie, co mamy ciekawego w tym samochodzie? Zobaczcie, 2006, mamy 2024, czyli że samochód ma powiedzmy te 18-19 lat. A zobaczcie, czekajcie, otworzę drzwi i tu się od razu wyświetli stan licznika. Proszę bardzo. Szok, niedowierzanie. 38 738, 38 tysięcy ma samochód przejechane po 18 latach. Moja znajoma kupiła sobie samochód, on był chyba z Holandii, słuchajcie. Z Holandii, tak go ściągnęła. Gdzieś tam w garażu jakaś babcia miała i kupiła go następna babcia. Także ten samochód nie jest praktycznie jeżdżony. Raz za jakiś czas, żeby tylko chodził, jeżdżony, żeby akumulatory się ładowały i tak dalej. Tak jak powiedziałem, i tak ma jeździć samochód. Raz za jakiś czas na zakupy, nieważne, mówię, lepiej zatankować, niż nową baterię kupić na przykład. I tak dalej, i tak dalej. Także auto musi się poruszać. Do tego zostało też zbudowane. I co będziemy w nim robić? Kompletną konserwację. Kompletną, nie kompletną. Błotniki, progi, to wszystko. Słuchajcie, to jest minus strasznych Golfów. One rdzewieją. I do tego dzisiaj przejdziemy i pokażę wam, co zrobić, żeby ten Golf nie rdzewiał. I ewentualnie jak będzie zardzewiały, no to będziemy myśleć, co dalej. I co jeszcze wyszło? Mamy drobnostkę. Zresztą pokażę ci ten samochód od spodu. Tylko muszę do dziury wejść. Kurde, muszę skończyć ten kanał, ale wiecie, świeżo rozbudowany. Na wiosnę będę robił, bo teraz już nie za bardzo się da betonu wkładzić i tak dalej. Słuchajcie, zobaczcie, auto jest jak nowe, no. Ono jest jak nowe. Naprawdę. Ale co jedne stwierdziłem? Zobaczcie, olej kapie. I to olej kapie tutaj spod miski olejowej. W oryginale miska olejowa jest robiona na silikon. To ktoś dał na szary silikon. My tutaj damy troszeczkę lepszy silikon. Nie wiem, co to jest za marka, co jak tego, ale jest na silikon. No i tam widzę, krople są. Także będziemy wymieniać uszczelkę pod michą. Spuścimy oczywiście olej od razu. Jak spuścimy olej, to będziemy wszystko wtedy widzieć tutaj. No, także zobaczcie, poci się. Także tylko to robimy i robimy konserwację w samochodzie. Czyli, że tu wszystkie te osłony będziemy ściągać. O, już tam widzę, zobaczcie, widzicie tam? Tu jest ziemia, tam. Tam jest ziemia i to jest właśnie mankament Golfów. I teraz, ale wiecie co? A, wyjdę z dziury. Najpierw odkręcimy, spuścimy olej.
Nie będę wam pokazywał, jak się olej spuszcza w samochodzie, bez przesady. Chociaż, wiecie co, chociaż jeżeli tak w Golfie, to nie jest to taka łatwa sprawa. Wiecie, wyłączę światło, bo prądu drogi. Tutaj z olejami to nie jest też taka sprawa, bo tutaj są, słuchajcie, opinie są podzielone. Także wy możecie mi się udzielić tutaj teraz, jak wy byście to wymienili, albo fachowcy tutaj proszę się zgłaszać, jak się wymienia olej, przepraszam, olej, jak wymienia się uszczelkę, czyli że silikon, pod michą olejową w Golfie, czy tam w innym samochodzie ogólnie. Bo moim zdaniem jest to praca na wiele godzin. I to nie, że wiele godzin pracy, tylko wiele godzin czekania. Bo teraz tak, żeby położyć taki silikon, no moim zdaniem najlepsza temperatura to jest temperatura pokojowa. Bo wszystkie produkty, przynajmniej większość produktów, jaka jest robiona, produkowana i tak dalej, to jest do użycia w temperaturze pokojowej. Tam wahania jakieś plus, minus, wiadomo, nie? A jeżeli samochód jest rozgrzany i ma te 80 stopni, to ja bym raczej tam silikonu nie kładł. Tylko poczekał, aż on wystygnie. No, ten samochód mamy tutaj teraz, nam wystygł. I teraz musimy go najpierw nagrzać, aby całkowicie spuścić olej. Bo wiadomo, jak jest olej rzadki, to lepiej ścieka, więcej tego ścieknie i tak dalej, i tak dalej. Następnie musimy ściągnąć michę. Co za tym idzie, odczekać najlepiej, aż ona ostygnie do tych przykładowo 20 stopni. Wtedy ją ściągniemy, wyczyścimy wszystko ze starego silikonu. Następnie położymy nowy silikon i zakręcimy tą michę. I wlejemy olej? Nie. I poczekamy ładnych parę godzin znowu i dopiero wtedy wlejemy olej. Bo na świeży silikon nie można dać oleju, bo może puścić. Taką ja mam procedurę wymiany uszczelek silikonowych. Macie inną? Piszcie w komentarze. Komentarze przyjmą wszystko. Także piszcie mi. Ale moim zdaniem tak się to powinno wykonać. Kto inny by to wykonał w 5 minut? Ściągnął michę, założył nowy silikon, zakręcił, wlał olej, gotowe. Nie. Auto musi postać na warsztacie i musi być to zrobione tak, jak ja powiedziałem. Tak mi się wydaje, ale mówię, piszta. Dobra, słuchajcie, idę spuszczać olej. I widzimy się za chwilkę, pokażę wam, jak to wygląda. Miseczkę wyciągnąłem, powiem wam, olej sprawdziłem, żadnych opiłków. Znaczy, co się można spodziewać po 30 tysiącach? Ale jakieś resztki silikonu. A trzeba będzie nowy silikon w koło tutaj położyć i będzie cacanie. A właśnie, wiecie co, bo wcale nie jest oczywiste, jak się ściąga taką michę olejową. Ja już wam to pokażę, bo to nie każdy takie coś umie. Niby łatwo się wydaje, ale wcale takie łatwe nie jest. Zobaczcie, rozbebeszone. I teraz tak, żeby taką michę olejową wyciągnąć, musicie tak, rurę sobie odkręcić, bo miska wychodzi tędy górą. Także michę tutaj rurę odkręcamy, dwie śrubki, wcześniej sobie albo podgrzewamy, albo sobie tam WD-40 czy tam czymś innym psikamy, żeby łatwiej było, żeby nie urwać tego. I następnie mamy śrubki. I co ciekawsze, słuchajcie, tam jeszcze od skrzyni biegów są dwie śrubki, które się bardzo ciężko odkręca. I żeby je odkręcić, jest taki specjalny klucz volkswagenowski, albo bierzecie sobie po prostu taki klucz normalny, tylko żeby miał główkę zaokrąglony. I wtedy dojdziecie do tej śruby pod ukosem, bo ona jest pod ukosem. Taka ciekawostka. Także tak się to wykręca, tam jest od spodu jeszcze jeden torks. No, ta rura jest mocowana na tym w koło śrubki i się odkręca. Także nie jest aż tak tego, no tylko jak ktoś tego nie umie, to się naprawdę idzie nafilozofować. Także ja się biorę za silikon. Za wyczyszczenie tamtej michy będziemy kleić. Do jutra sobie to zostawię, jutro dopiero olej napełnię, a potem się bierzemy za rozkręcenie nadkoli, bo muszę wam pokazać te błotniki, jak to wygląda. Mamy następny dzionek. Słuchajcie, wczoraj sobie założyłem tą michę. Dzisiaj zalałem samochód olejem, czyli tam po 12 godzinach. Oczywiście tyle, aż nie trzeba czekać, bez przesady. No ale mi się tak akurat dziwnie nałożyło w czasie, że w międzyczasie między silikonowaniem a wlewaniem oleju noc była. To wykorzystałem ją na spanie. Choć, czekajcie, niekoniecznie, bo wczoraj już była dziś godzina 19, a po przestawieniu czasu to już ciemno. Czyli, że takie zgredy jak ja to już spać powinny.
I dzwoni do mnie moja sławetna firma i Sylwester, słuchaj, wypadek na szpandale był, duża ciężarówka się rozpieprzyła i nie ma nikogo, kto by to potrafił jechać zrobić. A że ja odmówić nie umiem, po pierwsze nie umiem, a po drugie nie za bardzo można odmówić, wiecie, bo potem ja będę potrzebował, przykładowo dźwigu, wiecie co, kupię sobie jakiś samochód, coś przestawić, coś tego, no to wiecie, idę, mówię, potrzebuję i od razu, bierz, nie ma problemu. Wiecie, także ręka rękę myje, odmówić nie można. Nieważne, wracajmy do golfa. Olej wymieniony, wszystko jest zalane, już wszystko wsio. A propos z Greda, to już się naprawdę dziadkowy czuję, bo ostatnio jakiś młody rubut do mnie dzwonił i mnie na wnuczka próbował zrobić. Ale miałem ubaw, ja mówię, kurde, ty chamie jeden, mówię, za młody jeszcze jestem na to, zadzwoń do mnie, za 20 lat to pogadamy, to ci coś tam wpłacę na konto może, ale nie teraz, jeszcze za młody, nie, teraz jeszcze na wnuczka u mnie to nie, proszę, nie. Dobra, nieważne, Micha słucha i teraz słuchajcie, sedno tego odcinka, o co chodzi, dlaczego te błotniki rdzewieją, dlaczego te progi rdzewieją, taki golfas, ja już sobie to pozwoliłem nadkole odkręcić, bo mam tylko dwie ręce. I teraz zobaczcie, to czekajcie, ja sobie światełko zaświecę. Pod nadkole. Wyciągnijmy to. Tadam! A co tutaj, wiewiórka była? Nie, tu nie było wiewiórki. No to powiedzcie mi, skąd się te liście i to błoto tutaj bierze? Przecież to jest zatkane. Ha! Zatkane, nie zatkane. Od spodu się dostaje i dostaje się tak samo tutaj odpływami waszymi, bo tędy ścieka sobie tam, za pod spodem sobie to ścieka i tam się, oczywiście nie takie duże liście, bo te duże liście są spod spodu, ale ten cały piaseczek, to błoto, to właśnie jest stamtąd. I zobaczcie, to zawsze jest mokre. To zawsze jest mokre i sobie pomalutku gnije. Także my sobie to wszystko tutaj wydobiemy, wyczyścimy. I zakonserwujemy, to samo zrobimy z całymi progami i tyłem. Takie nasze dzisiejsze zadanie. Hola, hola, proszę pana, a jak ja mam w tych zakamarkach tam wyczyścić? Już ci powiem, słuchaj, ja mam taką uniwersalną, specjalistyczną szczotkę od kibla, na wkrętarkę założoną. Słuchajcie, to jest moja chyba już 20 taka szczotka. Taka szczotka to jest świetna rzecz. Potrzebujesz sobie na przykład felgi umyć. Zobacz. Potrzebujesz sobie cokolwiek wyczyścić w jakimś dziwnym zakamarku. Taka szczotka jest świetna sprawa i kosztuje parę groszy. Się zniszczy, nieważne, kupuję nową. Ważne, żeby tutaj tylko okrągła była i świetna rzecz. I słuchajcie, no tamto nadkole mam już, kurde, muszę tutaj jakąś pomoc scholować, moment. Specjalistka do trzymania nadkola jest? Jest, na miejscu. Na miejscu. Także idziemy, wam pokażę. Jak to wygląda? Moment. To nie jest wszystko takie oczywiste. Światło. I zobaczcie, jak to tam wygląda. I teraz super szczotka. Liczył ktoś kiedyś ile sekund, ktoś ile sekund zajęło? Zobaczcie, jak to wygląda. Miód malina. Także, żeby nie było, że wujek Sylwek nie pokazał. Jedziemy dalej. Także pamiętajcie, raz za jakiś czas tam otwieramy, woskujemy, sprawdzamy. A nie, to przychodzimy do blacharza ostatniej szansy.
i płacimy kupę pieniędzy. Znaczy ja nie mam nic przeciwko temu. Przychodź ta. O, tylko głupota. Człowiek w większości płaci za zaniedbanie. Taka prawda. Bo jakbyś takie nadkole, tam jest parę śrubek tych torksów, odkręcił raz za jakiś czas, kółko ściągnął. No przykładowo dwa razy w roku, jak zmieniasz koła z letnich na zimowe, to byś nie miał problemu i byś kupę pieniążków zaoszczędził. Na zgnitych błotnikach, na przeglądach potem i tak dalej, i tak dalej. Wiedziałeś? Pisz w komentarzach. Nie chcesz następnego odcinka takiej super produkcji przegapić? Daj suba, daj łapę w górę i nie zapomnij, jak dajesz suba, tam obok masz taki dzwoneczek na powiadomienia. Nie daj sobą sterować. Nie daj sobie narzucać filmów, jakie ci YouTube proponuje, tam na przykład z gołymi babami i tak dalej. Który chłop takie rzeczy ogląda? No. Nie słucha żona, nie słucha. No, nie oglądamy takich rzeczy. Nie. Także dajcie sobie, spersonalizujcie sobie swój własny kanał YouTube. Wtedy tylko wasze filmy będą, wasze wybory będą pokazywane tam na YouTubie, a nie jakieś tam popaprane. Dajcie, muszę tu do bunkra wejść, bo wam nie pokazałem czegoś, co jest dosyć istotne. Zobaczcie, jak sobie wyczyścicie tutaj to wszystko z tego błota. To tutaj jest taka gumeczka. I ta gumeczka, podejrzewam, że nawet palcem ona zejdzie. O, jest. Widzicie? I tam mamy otwór rewizyjny, że tak szumnie to nazwę. Tam będziemy wosk wstrzykiwać. I takie same otwory. Słuchajcie, czego nikt nie robi. Tutaj, zobaczcie. Raz, dwa, trzy i tak dalej, w każdym praktycznie samochodzie jeszcze się nie spotkałem, żeby nie było jakichś otworów rewizyjnych do progów. Tam wstrzykujemy wosk, konserwujemy samochód. Słuchajcie, tego nikt nie robi. Ludzie, oszczędzamy w ten sposób bardzo, bardzo dużo pieniędzy. Środek do konserwacji naprawdę nie kosztuje dużo pieniążków. Także pamiętajcie, wstrzykujemy sobie tam wosk i dzięki temu zarabiamy. Nie wydajemy pieniędzy. I na przykład możemy, nie wiem, żonie dać na nową sukienkę albo na myjnię, żeby sobie pojechała samochód swój umyć, albo tam jakieś inne pierdoły, nie? Wybór należy do was. A wierzcie mi, jak warto inwestować we własny samochód, tak samo i we własną żonę warto inwestować w jej szczęście. Bo żona szczęśliwa, to i mąż ma więcej swobody, jest szczęśliwszy. I z tą sentencją was zostawiam. Cześć.